Patryk, jesteśmy po meczu z Legią, po meczu, w którym walczyliście, ale ostatecznie jedziemy do domu bez punktów. No, zgadza się, no, naszym celem było zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Na pewno szkoda tej pierwszej połowy, bo za łatwo straciliśmy te bramki i później kolejny raz się powtarza to, że musimy odrabiać. Udało nam się zdobyć bramkę kontaktową. Później znowu kontaktową na 3-2. Mieliśmy nawet okazję na 3-3, więc szkoda, bo z tego punktu myślę, że z perspektywy całego meczu też byśmy byli zadowoleni. No ale to już nie ma co tutaj gadać. No, przegrywamy, wracamy z zerowym dorobkiem punktowym i teraz musimy się przygotować na Zagłębie w piątek. No właśnie, dzisiaj bez punktów, ale można powiedzieć, że po raz kolejny w tym sezonie pokazaliście jako Krakowia, że potrafimy walczyć, potrafimy wrócić do meczu. Dzisiaj było blisko, ale rzeczywiście widać, że ta wola walki w Was jest. Na pewno tak, ale no musimy na pewno poprawić to, żeby tych bramek tyle nie tracić, no bo no jeśli przeciwnik strzela 3 bramki, no to żeby wygrać mecz, my musimy strzelić 4, więc to na pewno nie jest łatwe i myślę, że tutaj nad tym elementem musimy popracować, żeby tych bramek tak łatwo i szybko nie tracić. A z przodu zawsze strzelamy, to każdy mecz pokazuje, że strzelamy z przodu, więc jeżeli w tej obronie poprawimy się, to wierzę, że będzie łatwiej nam o 3 punkty. Ty dzisiaj powróciłeś do pierwszego składu, wreszcie zobaczyliśmy się też w wyjściowej jedenastce w Ekstraklasie w barwach Krakowi. Jak z Twojej perspektywy wyglądało to spotkanie, biorąc pod uwagę ten wymiar czasowy, w którym dzisiaj występujesz też? No długo czekałem na ten moment, bo bodajże ostatni mecz od pierwszej minuty to grałem chyba w kwietniu, więc trochę czasu minęło i na pewno nie był to łatwy moment, ale ciężko pracowałem na to, żeby ten moment w końcu przyszedł. No i dzisiaj dostałem szansę. Na pewno wiem, że stać mnie na dużo lepszą grę, ale wydaje mi się z perspektywy meczu, że też nie zagrałem złego meczu. Więc jedyne, co mogę zrobić, no to dalej ciężko pracować na treningach i liczyć na szansę trenera. Dzisiaj też taki specjalny mecz ze względu na to, ile kibiców pojawiło się z Krakowa, ilu kibiców dzisiaj przyjechało, dopingowali Was mimo tego mrozu. Mimo wszystko chyba mogą być zadowoleni pod tym względem, co zobaczyli pod względem walki. Może nie pod względem wyniku, ale widać też, że pomogli Wam w pewnym momencie, przynajmniej częściowo w tym, by do końca no, liczyć się w walce o remis. No na pewno z tego miejsca chciałbym podziękować kibicom, bo są z nami na dobre i na złe i dzisiaj też ślicznie przyjechali, wspierali nas, także my to czujemy na boisku i to na pewno daje nam takiego kopa, żeby dawać z siebie jeszcze więcej. Wiadomo, no, przegrywamy mecz, ale wydaje mi się, że z perspektywy widza no, ten mecz był ciekawy, bo dużo bramek, dużo zwrotów akcji, więc myślę, że kibice się nie nudzili. Za tydzień przedostatni mecz w tym roku, ale ostatni na naszym stadionie przy kałuży. Czego możemy się spodziewać w tym tygodniu poprzedzającym to spotkanie i z jakim nastawieniem Ty podchodzisz też do tej pracy przed tym meczem Zagłębiem, który już za tydzień? No przed każdym meczem pracujemy na 100% na treningach, więc teraz na pewno dobra regeneracja. No i przygotujemy się do tego meczu tak jak się tylko się da i pokażemy na pewno, damy z siebie wszystko w tym meczu i wierzę, że wygramy ten mecz. Patryk, ja jeszcze bym Ciebie dopytał o tą sytuację z Pawłem Szołkiem. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Bo w sieci wrze, że należał Wam się rzut karny w samej końcówce, kiedy Gabriel Kobylak minął się z piłką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. To było to ostatnie dośrodkowanie? Nie. To wcześniejsze, co się Kobylak minął z piłką i poszła piłka dosłownie obok słupka. Tak. To nawet nie wiem, to teraz dopiero się o tym dowiaduję. Okay. I tam była ręka, tak? No tak, tak widać powtórce. No co ja mogę powiedzieć, no to już jest decyzja sędziów, więc ciężko mi cokolwiek tutaj powiedzieć, a zwłaszcza, że ja już byłem na ławce i z ławki tego nie widziałem. Wydawało mi się, że ktoś od nas po prostu spudłował, a jeśli była ręka, no to już nic z tym nie zrobiłem. A jak z perspektywy boiska w ogóle ten mecz Twoim zdaniem wyglądał? Bo tak dużo się działo pod jedną i pod drugą bramką. To nie wiem, o sile Krakowi Legii świadczy, czy wręcz przeciwnie? No wydaje mi się, że spotkały się dwie ofensywne, dobre zespoły i dlatego tak dużo się działo na boisku. Tak jak wcześniej tutaj wspominałem, no, dużo bramek, na pewno fajny mecz dla kibiców.
No my tych bramek na pewno chcemy tracić jak najmniej, ale coś tutaj u nas szwankuje i tutaj, tak jak mówiłem wcześniej też, no, będę się powtarzał, że musimy popracować nad defensywą, a z przodu pokazujemy, że ta siła uderzenia naprawdę jest duża i w każdym meczu strzelamy po 2-3 bramki, także poprawimy troszeczkę defensywę i będzie okej. Okay. Kiedy przychodzisz do Krakowi, spodziewałeś się, że po 16 kolejkach będziecie walczyć bezpośrednio no, o tytuł europejskie puchary, o czołowe lokaty? Ciężko mi powiedzieć w sumie tak szczerze. No w zasadzie to nic nie myślałem, bo skupiam się na tym, co tu jest i teraz, no, na teraźniejszości, z meczu na mecz tak naprawdę, a kiedyś jak byłem w Śląsku Wrocław, no to odpowiedziałbym, że no też może i troszeczkę może bym się nie spodziewał, a z meczu na mecz to pokazywało, że wszystko jest do zrobienia, no i tutaj myślę, że wierzymy w to, że da się zrobić coś dużego, tylko musimy trzymać te tempo i punktować. Dzięki. Dzięki.